Witam Was, kochani, serdecznie. Bardzo dziękuję za takie ciepłe przywitanie. Dziękuję za zaproszenie. Wiecie, ja dzisiaj jestem drugi raz, więc ja się nie czuję gościem. Ja szykuję w domu. I tak chcę dzisiaj z Wami się dzielić tym, co się dzieje w moim sercu, co Pan Bóg robi. I kiedy Ty mówiłaś dzisiaj o tym, żebyśmy budowali relacje, ja sobie tak myślę, Panie Boże, dzięki Ci za to, że... Wiecie, ja Was nie znam według ciała, ale w duchu my jesteśmy rodziną. I dla mnie, ja się czuję jak w domu i rzeczywiście, wiecie, okej, tam 5 minut przed nabożeństwem włączyła się już taka, wiecie, taka motywująca, delikatna krema, ale kiedy jechałam tutaj, miałam absolutny pokój i zresztą wiecie, co ja kocham. Kocham to, co robię, kocham móc mówić do ludzi, kocham ludziom mówić o Bogu, o tym, co Bóg robi. I mówiąc o rodzinie, ja chcę dzisiaj do Was mówić tak jak do rodziny. Wiecie, mam dwie siostry, mam brata, oczywiście mam też rodziców. Teraz mam narzeczonego, został 1 miesiąc, 20 dni. Także już niedługo, niedługo. I wiecie, kiedy mówimy o rodzinie, sposób, w jaki rozmawiamy z rodziną, no czasami pozostawia wiele do życzenia, ale zazwyczaj po prostu jesteśmy z rodziną szczerzy. I zazwyczaj z rodziną otwieramy, z tym przed rodziną otwieramy swoje serce. To jest to, jak ja dzisiaj będę mówiła do Was. Będę mówiła do Was, jakbym mówiła do mojego brata, jakbym mówiła do mojej siostry. Że szczerze, z serca. Powiem Wam troszkę, może czym się zajmuję, ale to za chwilkę. Wiecie, wspaniały jest ten werset, o którym Ty mówiłeś, dzisiaj. Że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja jestem w trakcie produkcji takiego napisu właśnie, nie wiem, na pytanie, że chcę sobie to zrobić. Jeszcze w nawiasie włożyłam, że żyje już nie ja, czyli moje ego jest martwe. Żyje we mnie Chrystus. I wiecie, ja mam, staram się mieć tą świadomość i to zabiera rzeczywiście wszelki stres, że nie ja mówię, ale Chrystus. Bo jeżeli mój umysł jest złączony z Chrystusem, ja mam umysł Chrystusa, i Bóg wkłada rzeczy w moje serce, to to jest coś, co On chce, żebym ja niosła dalej. I potem Wam będę mówiła też o fundacji, którą właśnie założyliśmy. O fundacji, która ma być światłem, bo Pan Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy byli światłem, żebyśmy nieśli dalej. Ale zanim to wszystko Wam opowiem, to chciałam, żebyśmy otworzyli tak, list do Hebrajczyków 12:12. Ja oczywiście zaznaczyłam, że pójdźmy trochę na skrótę. Hebrajczyków 12:12. Chociaż może wiecie co, wyczytamy od 4. W walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze aż do przelania krwi. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do was jako synu. Synu mój, nie lekceważ pouczeń Pana. Nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy. Bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Cierpliwie znoście karcenie, jest ono bowiem dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, jeśli ziemscy ojcowie karcili nas, a my ich za to szanowaliśmy, to czy nie tym bardziej powinniśmy podporządkować się Ojcu Duchu po to, żeby żyć? Ziemscy ojcowie karcili nas według swego uznania, trosc o nasze krótkie, skądinąd życie. Bóg natomiast czyni to dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Chciałabym, żebyście mieli w swoich głowach ten werset, kiedy ja będę opowiadała Wam o tym, czym się zajmowałam do tej pory i trochę dzieliła się swoim sercem. Bo to jest werset, cały ten fragment w ogóle list do Hebrajczyków. Towarzyszy mi ostatnie miesiące w tym procesie, o którym mówię. I zwłaszcza ten werset. I wiecie, nie fajnie się to czyta, jak Pan coś do nas mówi, coś robi w naszym życiu.
I jest taki moment, że powiedzmy się tak, wiem, to nie może mnie rób tego, to trochę boli, to jest trochę niewygodne. Albo gdzieś siedzimy i czujemy się pokrzywdzeni poranieni, i nam się wydaje, że potrzebujemy pocieszenia, a Pan Bóg ci daje taki werset wtedy, nie? Że nie gać karaniem. Ale to mnie też skłoniło do studiowania tego wersetu. Ja was też zachęcam, żeby Bożego Słowa nie czytać tak o, tylko żeby je studiować. Żeby naprawdę tak grzebać, nie uwielbiam. To wiecie, surfujemy często po internecie, nie? Chodzimy, googlujemy jeden artykuł, drugi, od jednego do drugiego i tak potrafimy siedzieć godzinami. I to jest to coś, co na mnie działa czasami jak narkotyk. Po prostu jak już rzeczywiście mam ten czas, że nie ma limitu na to, ile ja mam na studiowanie, to uwielbiam tak pogrzebać. I to mnie zaprowadziło do tego, żeby oczywiście zajrzeć do słownika Stronga i zobaczyć, jak się tam prosto z komentarza żydowskiego, z żydowskiej perspektywy, o co tam chodzi. Bo oczywiście nasza Biblia tradycyjna, brytyjka, używa słowa nie karcenie, ale słowa karanie. No i taki jest brud, jak to Pan Bóg każe. A jeszcze jak mieliśmy, nie daj Boże, ojcu albo matki, albo w ogóle jakiś obraz ojców, którzy każą, to każą fizycznie, nie wiem, gdzieś emocjonalnie odrzucają i tak dalej, co jest częste w naszym kraju. Więc często mamy obraz ojca zaburzony i słyszymy, widzimy taki werset i mamy po prostu bardzo niefajne wrażenie i wtedy budujemy sobie obraz Boga Ojca, który się nad nami pastwi. Jak sobie składamy całą teologię i jeszcze dołożymy do tego Boga Ojca, który wyrzucił Adama i Ewę z ogrodu za jedno durne jabłko, to sobie tworzymy sobie w głowie obraz psychopatii Boga wyżynającego przez cały Stary Testament i tak dalej, nie? Także od tego bym chciała dzisiaj się, że tak powiem, odżegnać, bo zupełnie nie o to Bogu chodzi. I tutaj cały to jest bardzo wyraźnie napisane. Ja was traktuję jak synów i jak synów chcę was prowadzić. Jak synów chcę was korygować. Potem jeszcze przeczytam jeszcze jeden werset, ale może właśnie troszkę wam opowiem o sobie. Czyli teraz już słyszała to na moją historię, byłam tutaj na spotkaniu dla kobiet jakiś czas temu. Kiedy to było? 2 miesiące już? Jakoś tak, nie? I miałam super czas, dlatego wracam tutaj trochę jak do domu, bo już znajomy twarze i czuję się naprawdę fajnie z wami. Wiecie, ja do tej pory prowadziłam przez 3 lata fundację, która się nazywała Human Bias. Fundacja, z którą prowadziliśmy dom wspomnienia dla kobiet, które są ofiarami handlu. Ja generalnie tematyką ludzi zajęłam się jakieś 7 lat temu, jeszcze mieszkałam tutaj w Londynie. I Bóg mi pokazał ten temat niewolnictwa człowieka. Złamał wtedy zupełnie moje serce tym tematem i zaczęłam to studiować, zaczęłam się dowiadywać, co się dzieje. I przez długie lata skupiałam się na tym, żeby nieść ludziom informacje, żeby edukować. Robiłam wykłady w szkołach, na różnych konferencjach, dzieliłam się świadectwem, opowiadałam też ten proces, jak Pan mnie prowadził, tym, żeby założyć tą fundację. I ostatnie 2 lata prowadziłam dom schronienia dla kobiet. I wiecie, to praca była bardzo, bardzo trudna. I jak teraz ja jestem w takim okresie, kiedy Bóg mnie wyprowadził z tego miejsca. To też jest ciekawe, bo opowiadałam, że Bóg mnie wyprowadził do tego miejsca, że to jest miejsce spełnienia moich marzeń, moich ambicji, miejsce sukcesu, a potem Bóg mnie wyprowadził. Ja mówię, Panie Boże, o co chodzi? Jakby teraz weszłam w taki czas pytania się Boga, o co w ogóle chodziło? Jakby po co? Co ja teraz mam dalej z tym zrobić? Wiele się nauczyłam, ale też popełniłam sporo błędów w międzyczasie. I teraz pytam się Boga, no dobra, to co było błędem, a co było tym, co Ty chciałeś, żebym robiła? No i z pokorą muszę przyjąć pewne karcenia od Pana Boga, niestety. Ale właśnie Bóg mnie zachęca, że hej, jestem Twoim tatą. Ja chcę, żebyś Ty przynosiła owoc w swoim życiu. Ja chcę, żebyś to kwitowała i ja Cię cały czas kształtuję. Wiecie, dobra informacja jest taka, że Bóg nas cały czas kształtuje. Zła jest taka, że to się nigdy nie skończy, dopóki z tego padołu nie zejdziemy. I niestety będziemy cały czas korygowani, cały czas będziemy w procesie. My cały czas jesteśmy w procesie poznawania Boga. I po to właściwie tutaj jesteśmy na tej ziemi, żeby mieć z Nim relację i żeby dać sobie czas na to, żeby go poznawać i po prostu skupiać się na Nim. I jakby ja też w tym zaczynam luzować, że wiecie, nie chodzi o to, co my robimy. W ogóle nie chodzi o to, Bóg nas używa, dał nam ciało, używa nas, stawia nas w różnych miejscach, ale w ogóle nie chodzi o to, co my robimy. Tylko chodzi o to, jaką mamy z Nim relację. Chodzi o to, ile my odkryjemy w ogóle Jego w nas. I ile Jego zaniesiemy do ludzi.
w jaki sposób to robimy, to On już nas pokieruje, ale wiecie, cokolwiek nie zrobimy, czy wy wiecie, gdzie z nami, On obiecał, że nas nie zostawi, nas nie opuści. I tak naprawdę, gdziekolwiek ja skąd w tym momencie pójdę, cokolwiek zacznę robić, to On mnie będzie błogosławił. Pewnie? Tam to było mniejsze. W trakcie pracy z kobietami to była praca, która polegała na tym, że ja współpracowałam z policją, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Wszelkie organizacje, które niosą ofiarom pomoc, które niosą pomoc kobietom. I praca polegała na tym, że często, to głównie byłam ja, po prostu dostawałam telefon z policji, często późno wieczorem, że jest kobieta, której trzeba pomóc. Jechało się na policję, spędzało się tam całą noc albo północy. Oczywiście towarzyszyliśmy tym kobietom w trakcie składania zeznań. Często trzeba było tłumaczyć, na przykład mieliśmy taką historię, że właśnie pani mówiła po angielsku, więc policja, mimo tego, że ja nie mam uprawnień tłumacza przysięgłego, znamy się, stwierdzili, że mogę podpisać papiery. Nie powiem wam gdzie, bo pewnie nie powinni byli tego robić. W każdym razie tak wyglądała ta praca. Wiecie, i moje zadanie polegało na tym, żeby zdobyć zaufanie tej osoby, do której ja jadę, bo one nie ma takiego przymusu, że ona musi jechać ze mną, tak? Wyobraźcie sobie w ogóle sytuację tej takiej kobiety, że przyjeżdża jakaś babka na policję, dogaduje się tam z tymi policjantami. Kobieta jest cała po traumie, ona nieraz widziała policjantów wykorzystujących kobiety, policjantów korzystających z pewnych usług. Ja się dogaduję z policjantami, a z drugiej strony ja mam ją zabrać. I ona nigdy nie wie, czy ja jestem kolejnym łańcuchem, kolejnym ogniwem łańcucha pokarmowego. I ona nigdy nie wie, co ja z nią zrobię, gdzie ją w ogóle zabieram. Wyobraźcie sobie, jaki to jest poziom zaufania. Jesteś w traumie, jesteś w tragedii, lądujesz na policji, spędzasz tam całą noc, a potem jakaś babka zabiera cię gdzieś i ci do końca nie mówi gdzie i nie wiesz, co będzie. Ale nie masz wyjścia. No i Bóg mnie stawia w takiej sytuacji, że mam zdobyć zaufanie tych kobiet. I wiecie, to był cud, ale za każdym razem to działało. I ja wierzę w to, że rzeczywiście ludzie widzą w nas Boga. Ludzie widzą w nas światło. Często ludzie się nie pytali, a czemu w ogóle policja z tą współpracuje? Na jakiej podstawie? Wiecie, ja nie miałam żadnych umów podpisanych. Ja mówię, no teoretycznie nie wiem. Praktycznie, no wiem. No po prostu, no Pan Bóg to jakoś pokazuje i koniec, tak się dzieje i otwiera drzwi. W każdym razie, jakby już w tym momencie, kiedy Pan mnie wyprowadził z tego miejsca, zaczęłam, znaczy już jakby w trakcie ja już zaczęłam widzieć, wiecie, obserwując co się dzieje z tymi kobietami, jak te umysły są związane, ja zaczęłam rozumieć pewną rzecz, że ja pracuję nad ich fizyczną wolnością, tak? Czyli współpracujemy z organami ścigania, uwalniamy te kobiety, czy one zostają uwolnione i moim zadaniem jest pomóc im stanąć na nogi, czyli żyć tą wolnością, którą właśnie odzyskałem. I ja wtedy zaczęłam rozumieć, że to nie jest takie proste, bo to nie jest jedyny wymiar wolności, który istnieje. I o tym chcę dzisiaj też do was mówić. Ja się zorientowałam, że są trzy wymiary wolności. Tak jak człowiek jest złożony z takich trzech głównych części, że tak powiem, czyli z ducha, duszy i ciała. I ta praca, którą wykonywałam, głównie polegała na tej wolności w wymiarze ciała. Oczywiście założeniem było to, żeby przynieść im też tą duchową wolność, no bo takie było założenie. Okazuje się, że wolność na poziomie duszy jest tak związana, i one są tak związane w swoich umysłach, w swoich emocjach, że dotrzeć do tego ducha, jakby, żeby one pozwoliły uwolnić ich ducha, jest prawie niemożliwe. Ale wiecie, Bóg mi cały czas mówił, Daniela, ja cię w tej pracy, ja cię w tej służbie przygotowuję dalej. Jakby ja cały czas wiedziałam, że na tym Pan Bóg nie skończy. Oczywiście do końca nie wiem, gdzie Pan Bóg dalej będzie prowadził. Na razie pokazuje krok po kroku, no i wiecie, jak się z Bogiem chodzi, nie? Pokazuje nam kroczek, nie widzimy dalej, światło działa dotąd. I oczywiście, że Bóg daje pewne wizje, pewne marzenia. Jedno wiem na pewno. Bóg mnie powołał do tego, żeby nieść ludziom wolność. Więc ja cały czas chodzę i próbuję tą wolność definiować. I się okazuje, że wolność w wymiarze ciała to nie wszystko. Chciałam wam dzisiaj powiedzieć. I Bóg mi też tak w trakcie uwielbienia też pokazywał.
On mi często przypomina, Daniela, jak ja chcę ci coś powiedzieć, to Bóg mi wtedy mówi, nie zatwardzaj swojego serca. Wiecie, są te wersety, nie? Że dzisiaj, jeśli głos mój usłyszycie, serc swoich nie zatwardzajcie, jak podczas buntu. I jak Pan mówi, przypomina takie słowo, to ja już wiem, że będzie jasne. No i od czasu do czasu Pan mi ostatnio przypomina. I gdzieś mi przypomniał mi to w trakcie uwielbienia i obawiam się, że to było do Was. Nie zatwardzajcie swoich serc na to, co Bóg chce dzisiaj powiedzieć. Używając mnie, ale Bóg chce Wam dzisiaj coś powiedzieć. Bo nam się wszystkim wydaje, że siedzimy tutaj, gadamy, przychodzimy, kontrolujemy nasz czas, możemy przyjść, możemy wyjść, to jesteśmy wolni. A no budzik prawdę. Bo się okazuje, że ja w tej swojej służbie, jakby też potem odkryłam, nie tak do końca byłam wolna. Mam wolnego ducha, tak? Czyli w tym drugim wymiarze wolności też jestem wolna. Żyję. Mój duch żyje. Ja mogę zrobić ze swoim czasem, co chcę. Tylko się okazuje, że jest trzeci wymiar wolności, czyli wymiar wolności mojej duszy, mojego umysłu, mojego serca, który totalnie w chrześcijaństwie jest pomijany. Absolutnie niewiele się o tym mówi. No bo to takie światowe, w ogóle wiecie, psycholog, terapia, tak się to kojarzy, nie? Jakby to jest cały ten obszar pracy terapeutycznej. Ale ludzie mają takie zranienia w duszy, otwierają się na takie demoniczne rzeczy, że nawet nie mają pojęcia, jak są powiązani. I o tym się nie mówi. W ogóle nie mówi się o demonach, bo to takie straszne. Demony w kościele urosły do rangi Pana Boga tylko w wersji złej. I w ogóle traktuje się nam, wiecie, diabła się traktuje po prostu, jakby miał nie wiadomo ile mocy. Zamiast go traktować rzeczywiście po prostu bezzębnego małego psa, który się mieści pod twoim butem. Bo tak jest w Bożym Słowie napisane. Amen. Ale wiecie, jak ja rozmawiam z ludźmi o duchowych związaniach, o jakichś demonicznych rzeczach, to wiecie, po prostu no, oglądaliśmy się, kurczę, Konstantynów, egzorcyzmów Emilii Ross i różnych takich. I mamy takie obrazy. I diabeł tylko potem używa. Ja tego doświadczyłam u nas w ośrodku, wiecie, bo dziewczyny były mega zdemonizowane. I ja tego doświadczyłam w którymś momencie, że diabeł używa tych obrazów, żeby mnie nastraszyć. On guzik może, ale może mnie postraszyć, nie? I diabeł tak robi. Ja w którymś momencie zorientowałam się, że teoretycznie wiem, że mam autorytet w Chrystusie, że ja wiem, kim ja jestem, że diabeł jest pod moimi stopami, ja siedzę z Chrystusem, razem na tronie, ponad wszelkimi zwierzchnościami. Tylko kurde, diabeł mi skacze po głowie. No i o co chodzi? Wiecie, ja w desperacji w którymś momencie, nie wiem, czy kojarzycie Artura Carąckiego, w desperacji w którymś momencie ktoś mi powiedział, Daniela, zadzwoń do niego, on się na tym zna. No więc zadzwoniłam do niego. Artur mówi, dobra, przyjedź z dziewczynami, pobędziecie z nami, pogadamy, zobaczymy, co się da zrobić. No i tak trochę wsiąkłam. Wsiąkłam, bo zaczęłam widzieć, bo wiecie, ja nigdy się nie godziłam i myślę, że w wielu chrześcijanach to jest. Nie godziłam się na chrześcijaństwo bez mocy. Ja dalej się nie godzę na chrześcijaństwo bez mocy. Ja się nie godzę na życie bez mocy. Amen. Czytamy Boże Słowo i widzimy pewne rzeczy, a potem nie widzimy je u nas w życiu. Wiecie, chrześcijanie są masakrycznie sfrustrowani, nie? Nie widzimy pewnych rzeczy. Nie widzimy tych uzdrowień. Jakby nie widzimy tego w praktyce. I chodzimy i się zastanawiamy, co kurde nie działa, nie? Coś nie styka. I Bóg mi zaczął pokazywać, co nie styka. Bo Bóg mi zaczął pokazywać, wiesz, jeżeli ty masz bałagan w swojej duszy i ty żeś nawpuszczała na ziemię. I ja w którymś momencie napisałam do Artura, mówię, Artur, ja nie wiedziałam, że jestem do odpchlenia. I się okazało, że jestem do odpchlenia. Jak taki kundel, wiecie, ale z drugiej strony właśnie Bóg mi pokazuje, wiecie, to nie jest fajne. Bo siedzisz i słuchasz jakiegoś tam wykładu i ktoś ci otwiera oczy, tak naprawdę Duch Święty ci otwiera oczy i mówi, ej, zrób z tym porządek. Ale Bóg mi też pokazuje, jaki diabeł jest mały. I jakie to jest proste, jak my zrozumiemy, jak my poznamy prawdę, prawda nas wyzwoli. Tylko my prawdę czasami nie chcemy usłyszeć. I ja powiedziałam, okej, Panie Boże, to mi pokaż prawdę. I pozamiataj z mojego życia wszystko, co nie jest Twoje. Bardzo niebezpieczna modlitwa. Ja powiedziałam nawet, ześlij ogień na to, co nie jest Twoje. Zesłał. Bolało. Dlatego Wam mówię, że mówię do Was jak do rodziny. Bolało cholernie. Dalej trochę boli. Więc siedzę sobie w domu, liżę rany i zastanawiam się, Panie Boże, co Ty w ogóle robisz w moim życiu. Ale wiecie co, z drugiej strony dziękuję Bogu, bo czuję, że to sprzątanie ma sens. Bo czuję, że On mi mówi, okej, teraz dopiero mogę Cię zacząć używać.
teraz dopiero jesteś wolna, teraz dopiero uczysz się korzystać z mojej łaski. Czemu ja pojęłam, że jestem niewolnikiem? Wiecie co? Strasznie dobrze. Pojęłam w którymś momencie, że zranienie mojej duszy, i większość z nas zna doskonale zranienie pod tytułem odrzucenie. Ktoś nas odrzucił, ktoś nas poranił i my to nosimy. I my na tym funkcjonujemy, na tym się karmią wszystkie demony w ogóle w naszym życiu. I Bóg mi pokazał, Daniela, fajnie robiłaś te rzeczy, robiłaś to ze mną, robiłaś to z wiarą, ale robiłaś to z odrzucenia. Czyli tak naprawdę próbowałam zasłużyć na Bożą łaskę, albo próbowałam Bogu się wdzięczyć. Bo wiecie, zanim to wszystko się zaczęło, to było 10 lat temu, byłam chora na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Miałam wtedy 25 lat. Lekarze mi nie dawali szansy, że tą wątrobę się da wyleczyć. Wątroba była, wiecie, jak u starego pijaka i nadawała się do przeszczepu, bo miałam wirusa. Ale mówi, że leczenie jest takie średnio skuteczne. Przeszłam cały rok leczenia. Nie wiedziałam wtedy jeszcze o uzdrowieniu, w ogóle jak to wszystko działa. I tak naprawdę to był moment mojego zaufania Bogu, bo ja powiedziałam wtedy, Panie Boże, jak mi dasz jeszcze jeden dzień życia, to ja go nie zmarnuję. I to była taka fajna modlitwa, bo ja rzeczywiście rzuciłam się Bogu w ramiona. I On mi powiedział wtedy, ufaj córko, twoja żona się uzdrowiła. I rzeczywiście przeszłam leczenie, leczenie się okazało w ogóle nieskuteczne. Ja z płaczem do Pana Boga mówię, przecież Ty mi coś obiecałeś. I 2 tygodnie później się okazało, że nagle że kolejne badania krwi wyszły, że jestem zdrowa. Więc ja mam udokumentowany na papierze medycznie cud. I lekarka powiedziała, że ona takiego przypadku w historii swojej pracy nie widziała. I wiecie, to zaczęło taką podróż, moją podróż wiary, bo to rzeczywiście niesamowicie takie doświadczenie buduje wiarę. Więc ja zawsze widziałam siebie jako kobietę wiary, kochającą Boga. I wiecie, ja obiecałam Bogu, że nie zmarnuję ani jednego dnia. No z jednej strony fajnie, ja się staram obietnic zatrzymywać. Tylko z drugiej strony zaczęłam wypływać flaki, żeby Panu Bogu podziękować. To nie jest życie łaską. To nie jest życie łaską. To jest życie w odrzuceniu. To jest, Panie Boże, Ty mi coś, ja Tobie coś. To jest spróbowanie zdobyć się uznania ludzi, żeby dobrze wypaść, dobrze wyglądać, żeby dobrze o mnie myśleli, żeby Pan Bóg o mnie dobrze myślał, żeby był ze mnie zadowolony. Znacie to? Żeby Pan Bóg był ze mnie zadowolony. Żeby On się mną cieszył. A wiecie, że Pan Bóg się i tak Tobą cieszy? Ty siedzisz w szambie po uszy, a On jest z Ciebie zadowolony. Jak przyjąłeś Chrystusa, to On Ciebie nie widzi w szambie, On Cię widzi czyściutkim, pachnącym, bez plamki. I wiecie, w tym całym procesie Bóg mi teraz zaczął pokazywać, że nieważne jest, kim jesteś. Ostatnio ktoś się mnie pyta, o cześć, a czym Ty się zajmujesz? Kurde. Dobre pytanie na teraz. Przez długie lata się fajnie definiowałam, wiecie, przedstawiam mi, Daniela się zajmuje handlem ludzi. No kurde, tylko tej kasy z tego nie mam, tak jak powinnam być. I ja w którymś momencie zauważyłam, że mi strasznie przeszkadza ta etykietka. Z jednej strony się definiowałam, wiecie, bo pani prezes fundacji, pani mi prowadziła mi wszystkie spotkania z policjantami, jakieś odprawy, w ogóle, wiecie, wpuszczali mnie w różne miejsca, ministerstwo, wiecie, fajnie, nie? Jestem pani prezes. Wiecie, to fajnie karmi jego. A jak to wszystko Pan Bóg zabrał, jeszcze mi przypomniał, że Twoje ego tak w ogóle jest martwe. To co Ty karmisz? Kogo Ty budujesz? W ogóle gdzie Ty biegniesz, dziecko? Wiecie, zaczęłam wyciągać wnioski, że okej, no dobra, to było dobre, to było dobre, to mi Pan Bóg kazał robić, ale tu mi nie kazał iść. I ja siedzę i mówię, kurczę, Panie Boże, ale czemu to tak boli? W ogóle czemu Ty na to pozwoliłeś? Co z Ciebie za ojciec, że Ty pozwoliłeś, żeby mnie coś zraniło? No, wiesz, jak jesteś owieczką, która ma wolną wolę i się pchasz w krzaki z kolcami, to będzie bolało. Tata jest po to, żeby uzdrowić, ale dał nam wolną wolę niestety. Niestety ta wolna wola i jego decyzja, jego miłość do nas pozwoli nam się zajeść. Wiecie, budując karierę, ale ludzie się też zajeżdżają w kościoła, budując służbę. Amen. Mam nadzieję, że mnie pastor nie wyrzuci za chwilę. Ale do czego zmierzam? Wiecie, my mamy służyć Bogu, Bóg chce, żebyśmy Mu służyli. Ale nie jako niewolnicy. Nie jako ktoś, kto się zajeżdża, zapomina w ogóle o tym, żeby jeść, spać, iść pobiegać, odreagować stres. Ja teraz ten temat zaczęłam pałkować. Widzę, co się zaczęło dziać z moim ciałem. Po prostu zajechałam konika. Po prostu zajechałam konika. A
wiecie, Bóg nam dał ciało jako świątynię ducha. Jako nośnik ducha. I to nie jest to, że ja mam nie działać i nie robić. Ale Pan mówi, ej, nie spędzałeś ze mną dość czasu. I się wydawało, że wystarczy. Nie spędzałeś ze mną dość czasu. Wiecie, ja mówiłam o tym, że Bóg jest priorytetem. Zawsze był. Ale z drugiej strony, jak się, wiecie, jak się zrobiło za ciężko, i to były konsekwencje czyichś decyzji, już niekoniecznie moich, ale jak się zrobiło za ciężko i pracy było za dużo, to ja mówię, Panie Boże, ja skończyłam kurczę niewolnik, w sumie tego nie planowałam. I ja się czułam strasznie odpowiedzialna. I wiecie, to się wydawało takie dobre, że ja jestem taka odpowiedzialna za wszystko. I teraz przyjaciele, łącznie z moim kochanym narzeczonym, mnie stopują. Przecież ty nie musisz wszystkiego. I ty nie zbawisz wszystkich. Wiecie, jak to strasznie boli? Jak ja się okazuje, że ja wszystkich nie zbawię. I ja w którymś momencie pojęłam, że nawet Bóg daje tym kobietom wolną wolę i daje im wybór, możliwość zmarnowania sobie życia. Ja bardziej chciałam niż sam Pan Bóg i ja bardziej chciałam niż te dziewczyny. A Pan mówi stop. Nawet ja nie zmuszam nikogo, żeby wziął wolność i żeby żył wolno. Nawet ja tego nie robię. Więc ja zaczęłam mówić Panu Bogu, okej, to ja nigdy więcej. Bo wiecie, się okazuje, że to tak naprawdę jest grzech. Dlatego Bóg mnie zaczął upominać. Co to jest grzech? Na czym polegał grzech Adama i Ewy? Nie na durnym jabłku. W ogóle to nie było jabłko chyba, był jakiś owoc, nie wiemy jaki. Udało się, że jabłko. Na czym polegał ich grzech? Na tym, że ja wiem lepiej. Nie? Pan Bóg powiedział, diabeł mi powiedział coś innego, ja doszedłem do wniosku, że w sumie to sobie dam radę po swojemu i wiem lepiej. I na tym polega nasz grzech najczęściej. To się, kurde, tak źle nazywa, ale my to tak często robimy, nawet jako chrześcijanie, zupełnie nieświadomie. Znamy Boże Słowo coś mówi, a my wiemy lepiej. Bo doświadczenie naszego życia nam pokazuje, że jest inaczej. Wiecie, ja w którymś momencie złapałam, kurde, ja nie mogłam wszystkiego w Chrystusie, który mnie umacnia. Pamiętam, kiedy mówi, chodź pomodlimy się, chodź poczytamy coś. Poczytamy słowo. Mówię, wiesz co, nie chcę. Nie mam w tym momencie w ogóle wiary w to, że tak jest. Ja mam kryzys, ja w ogóle nie wiem, co ja mam z tym zrobić. W ogóle niech mnie Pan Bóg za uszy wyciągnie, bo ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Ale doszłam do takiego miejsca, że mówię, chwila, moment, no nie mogłam wszystkiego. W międzyczasie przyjaciółka, z którą pracowała w fundacji, zmarła. Jeździliśmy do niej do szpitala modlić się o nią. Lekarze orzekli śmierć mózgu. Dla mnie to jest traumatyczne doświadczenie. Ale z drugiej strony doświadczenie też było niesamowite w tym wszystkim. Bo ja musiałam przyjść do Boga i mówić, Panie Boże, dlaczego ja się o nią modliłam, a ona umarła? Nie znam wszystkiej odpowiedzi. Nie znam, w jakim stanie była ona. Nie wiem, w jakiej relacji do końca szczerze w swoim sercu była ona. Nie wiem, jaka była duchowa rzeczywistość wokół tego, ale jedno mi Pan Bóg pokazał. Ty się modliłaś o jej życie, oczywiście chciałaś, żeby ona żyła. Ale ty chciałaś pokazać swoją chwałę. Jaka ty jesteś wierząca? Jak to ty możesz człowieka uzdrowić? Wiecie, my nie uzdrowimy nikogo, dopóki moje ego, dokładnie, ale to dopóki moje ego działa, dopóki moje ego żyje, Chrystus się nie może zamanifestować przeze mnie. No bo albo ja i moje ego, albo Jezus i jego ego i jego moc. I wiecie, to jest taki moment dla mnie wyhamowania w życiu, gdzie Bóg mnie uczy, wyhamuj i zrób mi miejsce, gdzie biegasz i się spalasz. I tutaj chciałam Wam przeczytać z Jana 15. Możecie sobie też otworzyć ze mną, bo dajcie mi chwilkę, żeby otworzyć. Z Jana 15 od drugiego wersetu. A może też od początku. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy owoc i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy jesteście już czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Bóg mi to przypomina, znamy to doskonale, tak? Jako chrześcijanie znamy to doskonale. Kocham to tłumaczenie, dzisiaj otworzyłam w tej wersji, wow. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu
I my tak to traktujemy czasami jako taki werset, który nas idzie na potępienie. Nie, nie będę przynosić owocu, nie będę zesuwać, Bóg mnie usunie. To nie o to chodzi. I oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował uficiej. Zobaczcie, że Bóg przeprowadza, tak jak właśnie to karcenie, to jest oczyszczanie winorośli, żeby owocowała obficiej. To nie ja mam się znowu spinać, to On mnie oczyszcza. I ten werset też pokazuje, że zobaczcie, jeżeli ty się będziesz zajeżdżać, nie dasz się oczyszczać, to będziesz się spalać. Nie będziesz w relacji, to będziesz się spalać. No i wtedy właśnie to jest ten ogień, który lądujemy w rzuceniu. Się spalimy, spalamy duszę. I właściwie to jest to głównie, co chciałam wam powiedzieć dzisiaj. Prostujcie ścieżki, jeszcze wracając do tego wersetu dalej, prostujcie ścieżki. Mówi, pokazał, co to znaczy. Jakby ten werset bardzo do mnie mocno mówi. Wiecie, sięgnęłam sobie po ten słownik Stronga właśnie z komentarzami i tam jest coś takiego napisane, że prostowanie ścieżki to jest ułóż i zorganizuj swoje życie tak, żebyś miał miejsce na Boga, żebyś się nie wystawiał, żebyś się nie spalał, żebyś mógł robić to, co jest możliwe do zrobienia. Podnieście opadłe ramiona. Strong to tłumaczy jako podporządkujcie się, uczcie się posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Jak to jest jeszcze z tymi kolanami? 12. Wzmocnijcie omdlałe kolana. Omdlałe kolano zdefiniował jako kolana, które się trzęsą przed drugim człowiekiem. Boimy się drugiego człowieka, boimy się odrzucenia. Co ludzie pomyślą, jak ja wypadnę. Nie bój się drugiego człowieka. Nie bójcie się drugiego człowieka, jak my zaczaimy w ogóle, że żyję już nie ja. Że mamy Ducha Bożego, a ciało jest tylko czymś, co nosi Ducha. Ciało jest tylko czymś, co nosi Ducha. Myśmy wczoraj z Gertem rozmawiali w aucie. Ja mówię, ty, ja zaczynam czaić. Moje ciało jest jak mój samochód. Myję, tankuję, karmię, dbam. Lubię, żeby wyglądał ładnie. Lubię. Ale to jest tylko mój samochód. Gdzie ja skręcam, ma skręcać, gdzie stawiam, ma stać. Nie mam autorytetu nad moim samochodem. Mój samochód ze mną nie dyskutuje, gdzie jedzie. Mój samochód ze mną nie dyskutuje, gdzie dzisiaj będziemy i co dzisiaj będziemy robić. To jest narzędzie, o które muszę dbać, bo jak zajadę silnik, nie zmienię oleju, to zajadę. I to jest coś, co mi Bóg pokazuje. Dbaj o swoje ciało, bo to jest grzech nie dbać o swoje ciało. To jest grzech nie robić porządku ze swoją duszą. Bo jak nie zrobię porządku ze swoją duszą, nie dam się Bogu uleczyć ze swoich zranień, to diabeł ma przystęp do mnie. Jak mam zajechane ciało, to moje ciało nie myśli o uwielbieniu Boga. Moje ciało tylko myśli o tym, żeby spać, jeść i dajcie mi wszyscy święty spokój. Jak ja nie dbam o swoje ciało i nie dbam o swoją duszę, to ja grzeszę, bo ja się nie zgadzam z tym, co Bóg mówi na temat mojego życia. Nie zatwardzajcie swoich serc dzisiaj. To są proste rzeczy, ale chrześcijanie nie robią z nimi problemu. Porządku. I my ludzie w służbach też nie robimy z nimi porządku, albo nie wiemy jak. Chciałam, żebyśmy się pomodlili chwilkę, zanim wam jeszcze powiem o tej nowej fundacji. Albo może teraz wam powiem. Wiecie, jakby konsekwencją tych wszystkich zmian jest to, że Bóg razem pokazał, zakładaj nową fundację. Możemy to logo wyświetlić. Fundację nazwaliśmy Lighthouse. Bóg nie pokazywał ten obraz. Latarni morskiej, która daje światło. Właśnie. Zaczęło się od pracy z policją, bo się tak nie zostało. Ale wiecie, takie światło niebieskie, czy takie światło latarni, to jest światło widziane daleko, daleko. Jak jesteśmy na autostradzie i widzimy te niebieskie światła, ignorujemy żółte, ignorujemy czerwone, wszystkie ignorujemy. Niebieskiego nie ignorujemy, bo albo policja stoi i łapie, albo niesie pomoc. To jest sygnał, że tam jest pomoc. Tam jest ktoś, kto ma autorytet i kto może dać pomoc. I wiecie, Bóg nam pokazuje, że mamy być światłem. My jesteśmy światłem.
I z nową fundacją, jak nam pokazuje, macie być światłem, macie być miejscem, które wytycza kierunek. Miejscem, które pokazuje, gdzie dostaniesz pomoc. I to jest miejsce, gdzie, wiecie, my do końca jeszcze nie wiemy, co Pan Bóg z tego zrobi. Wiemy krok po kroku. W tym tygodniu nam Pan Bóg pokazał, czas zaczynać. Wynajmijcie salę. Zacznijcie konsultacje dla ludzi. Wiem, że krok po kroku Pan Bóg będzie pokazywał. Wiecie, dziękujemy Bogu, bo zeszłym razem ja tutaj byłam, to nie mieliśmy nawet KRS, jeszcze nie było rejestracji. Mamy rejestrację, możemy zakładać konto, mamy już logo i Bóg pokazuje teraz, okej, co będziecie robić. I ja się po prostu uczę to robić teraz z łaski. Nie ja teraz będę wiedzieć, ja będę zmieniać świat. Pan Bóg to będzie prowadził. Jedno wiem, Pan Bóg chce, żebyśmy wyprowadzali ludzi na wolność. Czy to jest na poziomie ciała, czy to jest na poziomie duszy, umysłu ludzi i emocji, które są poranione. Czy to jest na poziomie ducha, gdzie my jesteśmy wszyscy posłani. Bóg chce, żebyśmy nieśli wolność w każdym wymiarze. Do tego jesteśmy powołani, więc to będziemy robić z tą fundacją, ale też chcę się pomodlić o was. W jakimkolwiek wymiarze dzisiaj czujesz, że potrzebujesz wolności. Może są tu tacy z was, którzy nie mają tu wolności w duchu. Nie przyjęliście jeszcze Jezusa. To chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu po to, żeby wziąć wasze zajechanie, wasz grzech. Nie po to, żeby wami rządzić bezlitośnie. Nie po to, żeby być tyranem, który będzie kontrolował twoje życie. Ale po to, żeby dać życie. Jest napisane, że Jezus Chrystus, dobry pasterz, przyszedł po to, żeby owce miały życie. On chce dawać życie. A tym z was, którzy już znacie Chrystusa, on dalej chce dawać życie. Nie chcę, żebyście się zajeżdżali. Chcę, żebyście zrobili porządek z waszymi duszami. Żebyście przynieśli wszystkie zranienia do Niego. On był poraniony, Jego sińcami jesteśmy leczeni. On wziął to wszystko na krzyż. Trzeba to tylko do krzyża przynieść. Trzeba to wszystko pod krzyżem zostawić. Każde zranienie, każde rozczarowanie, każdy błąd. Błąd jest grzechem, ale wybaczalnym, wymazanym i przybitym do krzyża. Każdą pomyłkę, rób to zwrot, przynoś do krzyża. Dzisiaj mi to pokazuje, jak śpiewaliśmy tą pieśń. Wywyższamy Cię. A Bóg mówi, chcę być wywyższony ponad każdy problem, ponad Twoją słabość, ponad Twoje rozczarowanie. Nie rób z Twojego rozczarowania większego problemu, niż ja jestem Twoim Bogiem. Co jest większe? Twoje rozczarowanie, czy ja? Twój ból, czy ja? Jak siedzisz i myślisz nad rozczarowaniem, jak siedzisz i się topisz w swoim bólu, jak siedzisz i się topisz w swoich zranieniach, to to czynisz Bogiem. I to jest w Twoim życiu większe. Wtedy przynosi owoce. A Pan Bóg Ci mówi, ja Cię napominam. Bo jestem Twoim Ojcem i Cię kocham i chcę Cię uzdrowić. Gdzie tam na końcu tego wersetu jest napisane, prostujcie swoje ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Nie chcę, żebyśmy odpadli. Żebyśmy wyzdrowieni. Stańcie, pomodlimy się teraz. Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty używasz mnie, żeby przynosić Twoje słowo, że Ty używasz słabości, trudności, którymi możemy się dzielić ze sobą, jak z rodziną, Panie. Dziękuję Ci za to, że w niesieniu Twojego słowa nie chodzi o to, żeby dobrze wypadać, ale o to, żeby nieść prawdę. I niech ta prawda dzisiaj uwalnia każdą osobę na tym miejscu, w każdym wymiarze, który jest im potrzebny, Panie. Niech to słowo zapada głęboko w serce, niech zapada głęboko w umysł. I ogłaszam ochronę świętej krwi Chrystusa nad tym słowem i ogłaszam, że ona nie zostanie wykradziona. Użyjaj lewy, Panie, tych serc. Poddawaj, Panie, to słowo. Ty dajesz wzrost. Niech to słowo zapada, Panie, jak to światło. Niech przenika ciemność. Ja błogosławię każdą osobę na tym miejscu. Ja sprzeciwiam się wszelkim więzom, wszelkim zranieniom, wszelkim opresjom demonicznym. Ja się w tym momencie sprzeciwiam w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja związuję i odcinam to wszystko z życia ludzi.
bo Ty powołałeś ich do wolności, Panie. Ty kupiłeś ich wolność, okupiłeś naszą wolność Twoją krwią. I ja tą wolność w tym miejscu ogłaszam to, Panie. Ja tą wolność ogłaszam. Ogłaszam, że w tym momencie są zrywane wszelkie więzy. Wszelkie więzy są bezprawne w życiu ludzi, którzy należą do Chrystusa. I ogłaszam, że serca będą się zwracać ku Tobie. Otwieraj oczy, Panie. Pokazuj każdemu w tym momencie, Duchu Święty, to złe myślenie, nieprawdziwe, nieboże przekonania, które są niezgodne z Twoim Słowem. Pokazuj te nieboże przekonania, które więżą duszę. Które więzią. Więzą duszę. Panie, pokazuj to. Pokazuj to, Panie. Co nas więzi? Co więzi każdego z nas jeszcze, Panie? Co jest do wywalenia z naszego życia? Co jest jeszcze do wyczyszczenia? Napominaj, Duchu Święty. Duchu łagodności, Duchu mądrości. Ty w swojej łagodności, z miłością napominasz. Ty nadłamanej trzciny nie dołamiesz. Ty podnosisz. Ty budujesz i zachęcasz. W miłości kształtujesz i prowadzisz swoje dzieci. Nie po to, żeby odcinać, ale po to, żeby wszczepiać i dawać życie. I za to życie Tobie dziękuję, Panie. Bądź uwielbiony.